Fraszka bez tytułu Agata Burhardt. W głowie koncept masz gotowy. Cud zapowiedź wciąż się tworzy. Wywiad świeżo zmontowany i muzyczką przeplatany. Głos szykujesz i nastrajasz, by nie zraził i nie skalał Twych słuchaczy uszu drogich, Których pragniesz wciąż uwodzić. Alicja Siwek, Zalatani. Biegnę znowu dziś do radia, tam się dzieje ciągle magia. Wszyscy w kółko wciąż latają i spokoju mi nie dają. Tu audycje, tam spotkania, lecz to przejaw o nas dbania, byśmy dobry czas przeżyli, dziennikarstwa się nauczyli. Dlaczego w Radiu Pryzmat nie ma przerwy muzycznej? Daniel Czerniawski. Późna godzina w Radiu Pryzmacie. Dzięki niemu uśmiechnięte miny macie. Jesteśmy obeznani w tym temacie, co usłyszycie w tym krótkim poemacie. Wchodząc do naszej siedziby przy ulicy Wietora, Każdy zapomina widok telewizora, ale nie o nim teraz mowa, bo przyszła na audycję pora. Audycji jest mnóstwo, w naszym repertuarze nie jest pusto. Rozpoczynaj się, radiowa uczto. Każdy dziennikarz dokładnie ją przygotowuje. Realizator, jak nazwa wskazuje, realizuje. Współpraca między nimi to sprawa kluczowa. Pomaga w tym rozpiska kolorowa. Uśmiech słuchacza to pewna sprawa tak działa pryzmatowa potrawa. Uśmiech dziennikarza to sprawa fantastyczna. Gdyby nie użył sformułowania, przerwa muzyczna. Jest ono zbyt często używane, powielane. Zakazane przez panią Anię. Dzięki niej powtórzeń unikamy. Nieustannie się rozwijamy, więc do pryzmatu zapraszamy. Agnieszka Tobiasiewicz, fraszka. Wśród nich przechodzę, czasem doradzę. Jest ktoś, kto pomoże Adze? Ich pracy pilnuje, czasem stresuje. Bo problem wielki za mną się snuje. Poprawiam im kable, poprawiam mikrofony. Smak w nim ni słodki, ni słony, realizator wraz z nimi lepiej ułożony. Gdzież mój słoiczek stoi opuszczony? Często montuję, czasem komentuję, jak w amoku za nim się snuje. Czy swoje robią? Wypytuję ich po troszku. Gdzież mój słoiczek ze śmietanką w proszku? Dominika Marzec, fraszka pod tytułem Nasze radio. W radiu pryzmat na wieczora są audycje od wieczora, wtorek, wiara i podróże. Czasem małe, czasem duże. W każdą środę kocią mamy, ale się nie obawiamy. Ekologia to co lubię. Każdy jest dziś w ekoklubie. Dobre wieści wam dajemy. Tylko prawdę serwujemy. Gabriela Wasz łowcy budyniu. Freszka bez tytułu. Gdy dwudziesta w środę minie, woda burzy się w czajniku, by herbatę zrobić gościom, by nie było potem krzyku. Smak budyniu wybór trudny. Nigdy nie jest łatwą sprawą, by komputer współpracował. Ratujemy go też kawą. A kiedy do studia wejdą, w sumie wszystko już gotowe. Nowe brzmienie wprost z Krakowa niech posprząta naszą głowę. Fraszka Kamil Natuszek. Fraszka o pracy w radiu. Takie dali mi zadanie, żeby do was tutaj coś powiedzieć, muszą wygodnie siedzieć. Następnie zacząć mówić i tak się stanie, gdy na wysokim poziomie będzie moje opanowanie. O, panie, to nie lada wyzwanie. Czasem jest bardzo trudno, czasem się zaplączę, czasem powiem jakieś głupoty. Słuchacz może jest wyrozumiały i nie pomyśli, hmm, ty, chyba to wyłączę. Ale gdy mówię tak tu o tym, każdy z nas jest wspaniały, ale każdy też popełnia błędy, nawet te językowe. I wbij to sobie w głowę, nie, stop, do głowy. Zaczynają się łowy, że my musimy tutaj włączać, a nie włączać mikrofony, o proszę, jeden trafiony, nie będę rzucał kamieniem, nie jestem bezbłędny, niech to będzie upomnieniem i wskazaniem drogi o tędy dosłownika raz, dwa i czytamy zasady, by usunąć z nas te brzydkie nawyki i wady, bo w kwestii naszej jest dbanie o język ojczysty wtedy zadowoleni będą wszyscy. Fraszka bez tytułu monika Węgrzyn pryzmacie są same debyściaki, którzy na radiową karierę mają wielkie smaki. Ja też już dość długo w radiowym kru, najpierw w budyniu, teraz eko klub. No i łowię i prowadzę te moje wywiady z kimś, bo sama za sobą to nie daje rady, a tak, to goście wpadną na audycję, by razem ze mną wypełnić radiową misję. I tak gadu, gadu, czas nam szybko leci, już niedługo powiedzą o nas. Profesjonaliści, a nie tylko kadeci. Natalia Nader, fraszka bez tytułu. Do radia na ogół mam dobry stosunek, lecz gdy nie wiem co powiedzieć, przychodzi frasunek. Przed każdą audycją zdjęć mnóstwo cykamy. Już całkiem sporą galerię ich w radiu mamy. Wiedzcie, że poetką nie jestem wybitną, dlatego ta fraszka może być ciut dziwną. Już kończę moją krótką wypowiedź, a wyczekajcie na kolejnych audycji zapowiedź. Maria Cieszkowska. Za kulisami dobrego brzmienia. Mnóstwo guzików, pokrętełka, przeróżne suwaki. Taki program, inny program, wcale nie nijaki. W tym wszystkim siedzi człowiek, niezwykle skupiony. Tu przyciska, tam przysuwa, w jedną, w drugą stronę. Czas mija, a on dalej, dalej. Ciągle robi swoje, a po drugiej stronie siedzi dwoje lub troje osób, co do mikrofonu mówić coś próbują. Pewne swego, że je słychać, dużo dyskutują. Tymczasem przy konsoli, człowiek tamten jęczy, że oni ciągle się ruszają, to go bardzo męczy. Mikrofon z prawej, z lewej, za nisko, za wysoko. Czy do mówienia w radiu potrzebne strzelca oko? Lepiej mów grzecznie, wprost do mikrofonu. Lecz nie z taką siłą, jakbyś doł do puzonu. Morałów z tej fraszki ilość całkiem spora. Lecz najważniejszy, nie denerwuj realizatora. Fraszki to wszystko, cokolwiek myślemy. Radio to wszystko, cokolwiek czynimy. Nie masz na świecie żadnej lepszej rzeczy. Wiem, że pani Ania ma mnie w swojej pieczy: zacność, uroda, moc, pieniądze, sława wszystko to nicość. Lecz dobra zabawa i miła atmosfera w radiu panująca powoduje, że oddaję sprzęt przed końcem miesiąca. Czas spędzony w radio to najlepszy w życiu. Nawet jeśli dużo pracuje w ukryciu. Patrycja Lipczyńska fraszka. Radio miejsce wszystkim znane, przez tak wielu uwielbiane, gdyż słyszymy tu nowinki, co zmieniają nasze minki. Co dzień ludzi spotykamy, naraz z sobą rozmawiamy. O tym, co nas tu dotyka, każdy się wnet z czymś boryka. Radio pryzmat, niczym kluby pozbawione jest wręcz nudy wniosek z tego taki płynie pamięć o nim już nie minie. Wiktoria Dąbrowska Fraszka bez tytułu. Jasno wszędzie, głośno wszędzie, co to będzie, co to będzie. Zamknijcie drzwi od studia i usiądźcie wokół stołu. Herbatkę zróbcie dla gościa, niech mówi coś, czego nie powie nikomu. Niech miłosza jasność blada, szczelinami tu nie wpada, tylko żwawo, tylko śmiało. Jak rozpiska, tak się stało. Czyśćcowe duszeczki, Panie Ania, tu nadchodzi po problemie i odchodzi, Ukoi was, zbłąkane owieczki. Nasze radio Jakub Piarski Zasia Jurawska. Halo, halo, tutaj pryzmat radio z SCKM-u. audycję, spodoba się każdemu. Proszę, niech każdy nastawi aparat, bo sfrunęła się młodzież dla odbycia narad. Po pierwsze w sprawie, co świtem piszczy w trawie. Po drugie, skąd ma się materiały na czasie? Po trzecie, jak dziś zająć się gościem czyimś. Po czwarte, jak sprawdzić, ile menusy są warte? A po piąte przez dziesiąte będą gadać, śpiewać, mówić, ćwierkać i improwizować. Pita, pilić i pimpilić ptaszki następujące. Łowcy, kocioł i wierzenie, praca z nami to marzenie. Kultura, budyń i energia, nasze studio to komedia. Sport, błystek i logika, smutna mina z twarzy znika. Pierwszy kuba zaczął tak. Halo, o, ra, radio, jo, jo, jo lo. Pr, 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 pryzmat, radio, halo. Na to Michał głośno wzdycha. Cóż to znowu za muzyka? Muszę zajrzeć do słownika, by zrozumieć jego bzika. Świer, Ćwir, Ćwirik, świr, Ćwir, Ćwirk. Tu nie teatr, ani cyrk. Patrzcie go, nastroszył piórka i wydziera się jak kurka. Dość tych arii, dość tych liryk. Ćwir, Ćwir, czyrik, Ćwir, Ćwir, Ćwirik. I tak zaczął ćwierzyć, ćwirkać, ćwierkać, czylkać, czyk, czylikać, że aż wszyscy wewnątrz studia rzekli gniewnie. To, to parodia! parodia! I redaktorzy zaczęli bić się. Przyjechała polska policja i tak skończyła się nasza audycja. Freszka bez tytułu: Karolina Zuber. Sonda. Na szybko robiona dzień wcześniej. Relacja. To stres, absolutnie nic więcej. Wywiad. Ha, to jest ciekawe zjawisko. Trzeba uważać, by nagrało się wszystko. Gdy podpinasz mikrofon do dyktafonu, pamiętaj. To nie słuchawki od telefonu. Jeśli chcesz mieć jakieś nagranie, włącz szybko mikrofon i rejestrowanie. Fraszka bez tytułu Krzysztof Młynarczyk. Kiedy nuda cię pochłonie i nie będziesz miał co robić, włącz komputer lub odbiornik. Tam posłuchasz Radia Pryzmat, a w nim wszystko to, co lubisz sport. Podróże czy muzyka. Tu audycji jest bez liku, więc się nigdy już nie wahaj, bo ta stacja jest dla ciebie. Szymon Szumny nie ma lipy. Był raz akustyk, niezbyt zły całkiem. Co swoje dźwięki kompresował wałkiem. W radiu pracował, ciężko się męczył, lecz swoją pracę mógł łatwo spieniężyć. Myślał, że Bogiem jest dla młodzików. Krzyczał, ganił od nocy do świtu. Raz przyszło dziewczę, nowe w tej branży. Mówiło, że w radiu praca jej się marzy. Trafiła na akustyka, ten ją ciągle łajał. Lecz ona nie wiedziała, czym do niej pałał. Pracowała ciężko, montowała dobrze. Lecz on mówił ciągle, zrób to lepiej, bobrze. Lecz także miał szefa, nasz akustyk miły. A ten spostrzegł, że ona ma większe od niego siły. Wezwała ją więc do siebie sama radia naczelna. A z ich rozmowy radość dla wszystkich była wielka. Akustyk zwolniony, dziewczyna go zastąpi, a ty pamiętaj chociaż dobyś w nauce nigdy nie zwolni.